W tym nagraniu ponownie zajmiemy się ustalaniem kształtu cząsteczek na podstawie metody WSEPR. Zacznijmy od cząsteczki fluorku boru. Najpierw wyznacz liczbę wiązań sigma między atomem centralnym a ligandami. W cząsteczce są trzy ligandy, więc tyle musi być wiązań sigma. Teraz wystarczy już tylko wyznaczyć liczbę wolnych par elektronowych na atomie centralnym. Atom boru ma trzy elektrony walencyjne i wszystkie te elektrony zostały wykorzystane do utworzenia wiązań chemicznych. Atom boru nie ma niewiążących elektronów. Liczba przestrzenna jest równa liczbie wiązań sigma i wynosi 3. W związku z tym, że na atomie centralnym nie znajdują się żadne niewiążące pary elektronowe, to wiążące pary elektronowe znajdują się możliwie jak najdalej od siebie. Przez co cząsteczka ma budowę płaską. Dokładniej jest to płaski trójkąt, w środku którego znajduje się atom centralny, bor, a w narożach są ligandy, atomy fluoru. Kąty między wiązaniami wynoszą 120 stopni. Przejdźmy do kolejnej cząsteczki. Tlenek siarki 4. Atomem centralnym jest mniej elektrojemny atom. W tym przypadku jest to atom siarki. Natomiast ligandami są tutaj atomy tlenu. Zarówno atom siarki, jak i atomy tlenów mają po 6 elektronów walencyjnych. W sumie w cząsteczce znajduje się 18 elektronów walencyjnych. Wyznaczmy liczbę przestrzenną. Zacznijmy od liczby wiązań sigma. Dwa atomy tlenu to ligandy, więc w cząsteczce są dwa wiązania sigma. Teraz zastanówmy się, czy na atomie centralnym znajdują się wolne pary elektronowe. Skoro wszystkie atomy w tej cząsteczce mają po 6 elektronów walencyjnych, to każdemu z atomów brak do oktetu 2 elektronów. Jeśli od sumy elektronów walencyjnych, 18 elektronów, odejmiemy elektrony walencyjne atomów tlenu, to zostaje 6 elektronów. Są to elektrony walencyjne atomu siarki. Teraz od tych elektronów odejmujemy 4 elektrony. Są one uwspólnione z dwoma atomami tlenu. Dzięki czemu oba atomy tlenu uzyskują oktet elektronowy. Na atomie centralnym pozostają dwa elektrony tworzące jedną niewiążącą parę elektronową. Liczba przestrzenna jest sumą wiązań sigma i niewiążących par elektronowych. 2. Tyle mamy wiązań sigma plus 1, jedna niewiążąca para elektronowa na atomie centralnym. Liczba przestrzenna wynosi 3. Atom siarki w tlenku siarki 4 ma 3 orbitale zhybrydyzowane. Mamy tu do czynienia z hybrydyzacją sp2. Teraz zastanówmy się, jaki będzie kształt cząsteczki. Chmury elektronowe wiążących par elektronowych będą mocniej odpychane przez niewiążącą parę elektronową niż same przez siebie nawzajem. Przez to cząsteczka przyjmuje kształt kątowy. Rozrysujmy wzór elektronowo-kreskowy dla tlenku siarki 4. W centrum cząsteczki znajduje się symbol atomu siarki, a następnie poniżej tego atomu w dwóch narożach umieszczamy symbole atomów tlenu. Atom siarki ma 6 elektronów walencyjnych. Podobnie 6 elektronów walencyjnych ma każdy atom tlenu. Jeśli atom siarki uwspólni z jednym z atomów tlenu 2 elektrony, to powstaną dwa wiązania. Jedno wiązanie sigma i jedno wiązanie pi. Dzięki temu podwójnemu wiązaniu jeden z atomów tlenu uzyskuje już oktet elektronowy. Co więcej, atom siarki też ma już oktet elektronowy. Atom siarki dąży do oktetu, także nie ma już potrzeby uwspólniać dalej elektronów i tworzyć kolejnych wiązań chemicznych z innymi atomami. Jednak w tym związku chemicznym jest jeszcze jeden atom tlenu. Do oktetu potrzeba mu 2 elektronów. W takiej sytuacji, kiedy atom centralny ma już oktet, a ligand jeszcze nie uzyskał oktetu, dochodzi do powstania wiązania koordynacyjnego. Wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem akceptorowo-donorowym. Jeden z atomów jest donorem, dawcą pary elektronowej, a drugi atom jest akceptorem, biorcą pary elektronowej. W tym przypadku donorem pary elektronowej jest atom siarki. Natomiast akceptorem jest atom tlenu. Po utworzeniu wiązania koordynacyjnego zarówno atom siarki ma oktet elektronowy,
jak i ten atom tlenu również uzyskuje oktet elektronowy. Siarka nie oddaje elektronów walencyjnych przez wiązanie koordynacyjne, jakby to miało miejsce na przykład w trakcie tworzenia wiązania jonowego. Tutaj siarka uwspólnia całą parę elektronową. Wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem typu sigma. Dodatkowo na atomie siarki pozostaje jeszcze jedna niewiążąca para elektronowa.